W naszym studiu wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, profesor Piotr Gliński. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Co może się komuś wydać dziwne? Szef resortu kultury na czele misji gospodarczej. Tak i nie. No ja od początku mówiłem, że ja będę trochę odpowiedzialny za sprawy gospodarcze w tym sensie, że będę pomagał. Pomagał głównemu liderowi, panu premierowi Morawieckiemu, ale także innym ministrom resortów gospodarczych. Ja byłem przez dłuższy czas szefem Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości. Zajmowałem się tymi kwestiami. Przygotowywałem kongres programowy w Katowicach. Tam ten program Morawieckiego był zresztą prezentowany, oczywiście jeszcze w takich zrębach czy w ogólnych założeniach, ale przecież także prezes Jarosław Kaczyński już dość dawno mówił o tym, że my chcemy zwiększyć inwestycje i mówiło się już od dawna o tym dodatkowym bilionie w ciągu 7 lat na inwestycje w Polsce, która to suma jest konieczna do tego, żeby ten rozwój zapewnić. A dlaczego akurat taki kierunek obrała misja gospodarcza, czyli Indie? Indie, no to jest oczywisty kierunek. Są dwie wielkie gospodarki rozwijające się bardzo dynamicznie na świecie. Chińska, która trochę przyhamowała i indyjska, która nie przyhamowała. Indie są także największą demokracją świata, więc to jest dobrze z punktu widzenia stabilności zjawisk gospodarczych. To jest olbrzymi rynek. Tam polskie firmy są obecne, ale w niedostatecznym stopniu. Bilans handlowy to są 2 miliardy złotych, przy czym no, my znacznie mniej eksportujemy niż importujemy, więc tam jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Indie są też takim specyficznym miejscem, jak cała Azja, gdzie sprawy gospodarcze muszą być związane z relacjami politycznymi. Politycy przecierają szlak biznesmenom. A jakie mamy atuty tam? No, mamy atuty takie, że mamy dobre rozpoznanie tego rynku. Mamy już, jak powiedziałem, firmy, które są tam od lat obecne, czy to w przemyśle obronnym, czy węglowym, czy w zielonych technologiach, czy w artykułach sanitarnych. Mamy bardzo dobrego ambasadora, czyli są takie przykłady dobrej pracy naszych dyplomatów za granicą, którzy się poświęcają, żeby otwierać to pole dla stosunków gospodarczych, dla konkretnych kontraktów gospodarczych, dla konkretnych inwestycji, czy to polskich w Indiach, czy indyjskich w Polsce, bo to też jest bardzo ważne. Zresztą muszę powiedzieć, że obaj panowie ambasadorzy i indyjski ambasador w Polsce i polski w Indiach bardzo są zaangażowani w te kwestie. Obaj byli na tym wielkim wydarzeniu, bo tam, gdzie ja byłem, to takie indyjskie Davos, to wielkie forum gospodarcze, bardzo ważne z punktu widzenia politycznego. Partia, która rządzi od ponad roku w Indiach, uważała to za swój główny cel działań. To olbrzymia impreza na kilkanaście tysięcy uczestników, w tym 2,5 tysiąca z zagranicy. Dobrze, że Polska była tam reprezentowana przez bardzo dużą delegację, bo myśmy mieli 30 przedsiębiorców tej delegacji, więc bardzo poważnieśmy do tego podeszli. Tylko premier Szwecji i Finlandii nas wyprzedził w sensie rangi gospodarki delegacji. Hindusi bardzo zwracają uwagę na to, jak poważnie jest traktowana rozmowa z nimi, współpraca z nimi i jak mówię, myślę, że to nieskromnie tak mówić, ale to była dobra praca. Zresztą szalenie intensywna. Ja się spotkałem z premierem Indii, z 6 ministrami resortowymi rządu centralnego, z 2 szefami stanów. Mieliśmy 2 seminariów biznesowych, mieszanych i takich dwustronnych. Szalenie. Byliśmy także w Bollywood, bo przemysł filmowy już tu w Polsce był hinduski. Przypominam, to jest największy przemysł filmowy świata. Hindusi już robili w Polsce filmy i chcemy, żeby robili więcej jeszcze, więc intensywna praca. Panie premierze, wróćmy do kraju, jeśli pan pozwoli. Wczoraj miało miejsce posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju. Pan prezydent Andrzej Duda określił to jako ofensywną politykę historyczną. Jak pan to rozumie?
No ja niestety nie mogłem być, byli wszyscy moi wiceministrowie na tym spotkaniu. My równolegle prezentowaliśmy na rządzie program gospodarczy. No, dużo się dzieje na szczęście w Polsce. To są wszystko działania, myślę, że bardzo dobre dla Polski, bo my po prostu chcemy spokojnie, racjonalnie, mając poparcie społeczne, zmieniać to, co trzeba w Polsce zmieniać, kontynuować to, co było dobre. Mówiąc o polityce historycznej, oczywiście mówimy o tym, żeby nasza wspólnota się integrowała w oparciu o nasze wartości, o wspólny kanon historyczny, kulturowy, o który musimy dbać. Uważamy, że pewne rzeczy z naszej historii wciąż nie wybrzmiały w odpowiedni sposób. Wciąż mamy pewne plamy historyczne. No chociażby nie mamy wciąż w Polsce Muzeum Historii Polski z prawdziwego zdarzenia. Ale budujemy je już. Panie premierze, na pewno zna i wie o tym, że jest projekt karania za używanie sformułowania polskie obozy śmierci. Inicjatorzy tego pomysłu również proponują, by w Konstytucji Rzeczpospolitej znalazł się zapis brzmiący: dobre imię Rzeczpospolitej i narodu polskiego podlega ochronie prawnej. Czy sądzi pan, że będzie zgoda, by taki zapis się znalazł? Czy... Mam nadzieję, że tak. No, myślę, że zapis powinien być. Natomiast ja powiem szczerze, że nie jestem zwolennikiem karania więzienia. Bo to myślę, że jest nieskuteczne i też jest inna sfera spraw. No. Natomiast na pewno dotkliwe kary pieniężne dla tych, którzy notorycznie łamią prawdę dotyczącą polskiej historii, na przykład dla tych, którzy się posługują tym okropnym określeniem polskie obozy śmierci. I co do tego mówić, no nie zawsze to są przypadkowe historie. No to jest jakiś efekt nie najlepszej sytuacji naszej, mówiąc bardzo delikatnie, wizerunkowej. No, jeżeli ktoś sobie pozwala dość masowo na używanie tego rodzaju określeń, to znaczy, że my jako państwo ponieśliśmy pewną porażkę i chcemy to zmienić. Chcemy świat przekonać, żeby nie używał takich terminów. Zakłada pan w takich przypadkach złą wolę czy niewiedzę? To może być bardzo różnie. Czasami jest niewiedza, czasami jest... A czasami świadomie? Pewnie świadomie, a myślę, że czasami nieświadomie, bo świat współczesny to jest miejsce rywalizacji różnych wizji, także wizji historii, bo to się przekłada na pozycje państw, na ich konkurencyjność, także gospodarczą. Kultura, symbole, przemoc symboliczna to są wszystko kwestie, które funkcjonują w świecie współczesnym i także decydują o pozycji państwa w tej rywalizacji ogólnoświatowej. Dokumenty z tajnych służb w prywatnych rękach. Co pan o tym sądzi, panie profesorze? Wie pan, no Po domach, po szafach? Można je sprzedać? Wszyscy żeśmy się trochę tego spodziewali. No przecież od dawna mówiono, że różni notable postkomunistyczni posiadają tego rodzaju dokumenty. One im być może służyły do różnego typu gier. No nie wiem, ja nie chcę tego za bardzo komentować. Jeszcze nie znamy faktów. Fakty są jednak takie, że my wiemy, że przecież Lech Wałęsa współpracował z SB w latach 70. Co było później jest niejasne. Wiemy także, że wypożyczone przez prezydenta wtedy Wałęsę dokumenty w całości nie wróciły. Więc to są fakty bezsporne. Lech Wałęsa powinien wprawdzie się rozliczyć z tą przeszłością. On był polskim bohaterem narodowym. Bardzo wielu Polaków go szanuje, a w każdym razie szanuje go za ten okres lat 80. I byłoby dobrze, gdyby potrafił stanąć w prawdzie. Panie premierze, w ubiegłym roku w styczniu opublikowano rezultaty takiego wielkiego badania przeprowadzonego przez Bibliotekę Narodową dotyczące badania obo było czytelnictwa. Wnioski z tego badania są nie najlepsze, mówiąc najoględniej, ba, nawet pojawia się takie sformułowanie, że ponad 6 200 000 Polaków, 19% badanych, znajduje się, uwaga, poza kulturą pisma, co oznacza ni mniej, ni więcej, że w ciągu roku nie przeczytało żadnej książki, żadnej gazety, ani w ogóle niczego, co było drukowane. No, mija rok niby od tego czasu, ale jak sądzę, ta sytuacja wiele się nie zmieniła. No pewnie się wiele nie zmieniła. My jesteśmy świadomi tej sytuacji. Ona jest nawet według niektórych badań groźniejsza, bo to jest nie tylko kwestia takiego wtórnego analfabetyzmu, to jest kwestia także siły współczesnej kultury masowej i popularnej, która staje się obrazkowa, która staje się taka migawkowa, tabloidowa i nie ma, także nie daje czasu
na to, żeby czytać, bo u nas jeszcze dodatkowy jest aspekt, my bardzo dużo pracujemy. Polacy na tle innych narodów mają mało czasu wolnego. Ale oczywiście to są głębsze przyczyny i to jest także powiązane z małą aktywnością obywatelską Polaków, najniższą w Europie. My jesteśmy tego świadomi. No, są pewne działania podjęte już przez poprzednią ekipę, trochę późno, ale dobrze, że były, jak Narodowy Program Czytelnictwa. My w tej chwili weryfikujemy, jak on jest skuteczny, będziemy go zmieniać. Wiemy także, że media, na przykład Radio Polskie, jest zaangażowane no, w promocję czytelnictwa. Będziemy te rzeczy robili. My mamy nacisk w naszym ministerstwie, między innymi oprócz polityki historycznej, wielu innych spraw, na budowanie takiej obywatelskiej sieci kultury, czyli wzmocnienie domów kultury. One będą jeszcze bardziej wzmacniane. Wzmocnienie tej infrastruktury także na wsiach. Ja niedługo się wybieram na takie seminarium dotyczące uniwersytetów ludowych. Chcielibyśmy wprowadzić nowy program ministra kultury rozwoju uniwersytetów ludowych w Polsce, czyli takich małych w gruncie rzeczy instytucji, może czasami gdzieś większych, które działają w środowisku lokalnym, działają kulturotwórczo i oczywiście wpływają także, jak mam nadzieję, na rozwój czytelnictwa. Ale jest też wiele akcji takich, jak prawda czytamy dzieciom, czy te akcje, w które pan prezydent i pani prezydentowa są zaangażowani. Będziemy to wspierali, jesteśmy świadomi zagrożenia. My wszyscy jako Polacy powinniśmy o tym myśleć jako o dużym problemie. Chociaż bez książki pod pachą pan raz przeszedł, panie profesorze. Ale, ale mam dużo papierów, no które czytałem. Ja czytam na ogół literaturę faktu, bo na inne rzeczy na ogół nie mam czasu i czytam kilka rzeczy naraz, ale bardzo wolno, bo po kawałku, tuż no już przed snem. Profesor Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, nasz gość. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Dziękujemy, rozmawiał Krzysztof Grzesiowski.